Witam w EnergyGaz Polska. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Toyoty Yaris. Auto z silnikiem 1.3 o mocy 101 koni. Auto z 2009 roku. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32 z wersja OBD i pokażę może jak to wygląda pod maską. Z prawej strony mamy komputer sterujący pracą instalacji, nasze podłączenia, bezpiecznik instalacji, reduktor z zespolonym filterkiem fazy ciekłej jest na dole. Tutaj mamy filterek fazy lotnej, a pod pokrywą mamy wtryskiwacze gazowe BRC koloru niebieskiego. Przełącznik. Przełącznik został założony z lewej strony kierownicy obok przełącznika lusterek. No, na życzenie klienta bardzo ładnie się prezentuje na wierzchu, nie ma tam problemu. Wlew, jak na Toyotę przystało, standardowo pod klapką. Nam się bardzo ładnie mieści z dokrętką krótką. I zbiorniczek. Zbiorniczek w tym samochodzie, 44 litry, troszeczkę podnosi podłogę, ale tutaj klienci zdecydowali, że tutaj nie ma z tym problemu i tak po prostu chcą. Przejdźmy może do podsumowania. Koszt instalacji tego samochodu to 2900 zł, zwrot następuje po około 13-14 tysiącach. A to z tego względu, że auto pali 8 litrów benzyny, czyli 9 spali, czyli te wartości są dość niskie. Ale mimo wszystko na każdym 1000 km, tylko z tego względu, że jedziemy na gazie, zaoszczędzimy około 220-250 zł, czyli tutaj wynik jest fajny. Zasięg na tym zbiorniku to około 430-450 km, oczywiście zależy też od stylu jazdy i gdzie się akurat znajdujemy, czy to jest trasa, czy to jest miasto. Ale ten wynik jak najbardziej w porządku. Dziękujemy i zapraszamy do EnergyGaz Polska.